stwierdzenie z Berlina, że jedną z ofiar domniemanego zamachu jest Polak. Berlińska policja mówi jednak o tym od kilku godzin. Adam Górczewski w stolicy Niemiec zbiera dla nas najnowsze informacje. Adamie, co w tej chwili wiemy o śmierci naszego rodaka? Oficjalnie wiadomo tyle, że został znaleziony martwy w kabinie ciężarówki. Media, powołując się na policyjne anonimowe źródła, mówią o tym, że miał ranę postrzałową. Więcej wiadomo o okolicznościach ujęcia sprawcy wczorajszego zamachu. On po tym, jak prowadzona przez niego ciężarówka wjechała w tłum ludzi tutaj, w okolicach dworca ZOO, wybiegł z kabiny i zaczął uciekać. Większość świadków rzuciła się na pomoc poszkodowanym, natomiast jeden z mężczyzn ruszył w pościg za uciekinierem. Zachowywał bezpieczną odległość od uciekającego mężczyzny, jednocześnie pozostawał w kontakcie z numerem 112 i pozwolił policjantom ująć mężczyznę 20-kilkuletniego niedaleko stąd, w okolicach statuły zwycięstwa. Media nazywają go odważnym świadkiem, natomiast policja mówi, że chce pozostać anonimowy. Z Berlina Adam Górczewski. Teraz jeszcze pilna informacja z Berlina. Specjalna jednostka policji szturmuje właśnie jeden z hangarów byłego lotniska Tempelhof. Obecnie jest to jeden z największych ośrodków dla uchodźców. A po zamachu w Berlinie polska policja zapowiada zwiększenie liczby patroli w całym kraju. Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi szczególnie o takie miejsca jak galerie handlowe czy świąteczne jarmarki. W Warszawie przed Sejm przywożone są kolejne barierki. Wokół budynku powstaje szczelne ogrodzenie. W nocy, jak wiecie już z faktów, policja usunęła sprzed parlamentu kilkanaście protestujących osób. Patryk Michalski cały czas na miejscu. Patryku, czy w tej chwili gmach jest już całkowicie odcięty barierami? Tak, Sejm właściwie zamienił się w twierdzę. Budynek parlamentu jest zupełnie odcięty od ulicy i demonstrujących. Przed chwilą dojechały kolejne przęsła ogrodzenia, mimo że na miejscu w tym momencie jest kilkanaście osób. To nie jest zwrócone w przeszłość, tylko w przyszłość. No, to znaczy ja się po prostu spodziewam, że władza oczekuje jakiejś żywiołowej reakcji społeczeństwa i na to się przygotowuje, a nie wypchnęła 15 osób, zgasiła im z wielką pompą koksowniki i postawiła płot. Mówił mi jeden z protestujących, ale według zapowiedzi, co podkreślał, ludzi będzie więcej, bo o 11 zacznie się manifestacja przed Sejmem. Protestujący będą domagali się powtórzonych głosowań. Policja, przygotowując ogrodzenie, tłumaczy, że chce uniknąć blokady Sejmu. Z Warszawy Patryk Michalski. W studiu już Robert Mazurek i jego dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest Kazimierz Ujazdowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, ciągle jeszcze. Dzień dobry Państwu. Musimy zacząć od tego, co się wydarzyło w Berlinie. Co może w takich sytuacjach, co może w reakcji na to zrobić Europa, co może zrobić polski rząd? Co powinniśmy zrobić? Zawsze w reakcji na niepewność trzeba dbać o stabilność. Polska powinna być krajem stabilnym, wytwarzającym poczucie bezpieczeństwa, czyli zacząć trzeba od przezwyciężenia konfliktu wewnętrznego, który trawi nasze siły i jeszcze pogłębia niepewność. Pan zgrabnie przeszedł do konfliktu wewnętrznego. Nie, no to jest elementarz. Tym, którzy chcą, którym zależy na destabilizacji Europy, ci rachują na niestabilność w Europie i w Polsce. Rachuje na to także Władimir Putin, więc mówię o takim elementarzu polityki. Odpowiedzialność spoczywa na koalicji rządzącej, na Jarosławie Kaczyńskim i kierownicy PiS. To pańskie słowa. Który to już raz, chciałoby się powiedzieć, obarcza pan odpowiedzialnością Kaczyńskiego? Jedyny raz. Poza tym... No nie, w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, że mechanika przekazu medialnego jest... idzie do skrótu. Ja powiedziałem, że po obydwu stronach barykady są ci, którym zależy na intensyfikacji konfliktu, na tym, żeby on trwał. Ale nie powiedział pan o Schetynie. Natomiast, nie, powiedziałem wyraźnie, że po obydwu stronach, natomiast no, zawsze obóz, który dzierży władzę, ma instrumenty w swoim ręku, szczególnie jeśli to jest większość parlamentarna jednej partii, jest bardziej odpowiedzialny, dlatego, że może rozwiązać sytuację kryzysową, tym bardziej, że to kierownictwo PiS-u popełniło błędy na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Jakie to błędy? No po pierwsze, zupełnie niedorzeczny pomysł ograniczenia wolności mediów w Sejmie, z którego teraz bardzo dobrze następuje wycofanie. Potem bezpodstawne wykluczenie pana posła Szczerby, którego można było ukarać, ale nie karą wykluczenia, i trwanie przy tym, mimo to, że wielu posłów PiS-u, a także część ministrów wedle mojej wiedzy, chciałoby wycofać tą sankcję. Jak pan wie, najprawdopodobniej to reakcja Jarosława Kaczyńskiego przesądziła o tym, że marszałek Sejmu był nieugięty w sprawie posła Szczerby. Przypuszczam, że była to decyzja kierownictwa PiS-u, ale ona uruchomiła gigantyczny i niepotrzebny kryzys. Gdyby wtedy cofnięto się o krok, rzeczy by nie było.
Ale posłowie PiS są przekonani, że absolutnie wszystko by było, bo to w ogóle była ustawka. O wszystkim miał rano przecież powiedzieć w telewizji poseł Kłopotek, zapowiadając na piątek nadzwyczajne wydarzenia. Ja mówię panu tylko o tym, jaki jest przekaz posłów PiSu. To ja rozumiem też, szanuję talenta pana posła Kłopotka, ale doprawdy to nie wrogie siły wymyśliły projekt ograniczenia wolności mediów w parlamencie. Po otwarciu rozmaitych frontów otwarto jeszcze jeden, ale nie ciemnijmy tą sprawę. No moja ocena jest jednoznaczna. Były błędy i dobrze byłoby się z nich wycofać. Świat się nie zawali. Jeśli wrócimy jeszcze raz do głosowania ustawy budżetowej, damy mediom w Sejmie swobodę, wprowadzimy pakiet demokratyczny, który dobrze ureguluje relacje między rządem a parlamentem, a opozycja oświadczy, że wycofuje się z akcji protestacyjnej i nie będzie ich powtarzać. To można byłoby zrobić w jednej chwili, na przykład pod auspicjami prezydenta. Można też wprowadzić wojsko ONZ, ale mówiąc zupełnie poważnie, panie pośle, te pierwsze dwa postulaty, ponowne głosowanie w sprawie budżetu i zwłaszcza ta wolność mediów. W tej drugiej sprawie myślę, że PiS gotów jest na jakieś ustępstwo, ale to jest postulat opozycji, mówię o ponownym głosowaniu w sprawie budżetu. Ale pan mówi głosem opozycji, ja to rozumiem, nie, ale... Ja mówię zupełnie suwerennie, naprawdę nie rejestruję głosów opozycji, to mówię w odpowiedzi na pytania. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedno. Warto powtórzyć to głosowanie, żeby nie uruchamiać precedensu, tak? To znaczy, żeby nie było możliwe w przyszłości powtarzanie takiej praktyki. Zebrań w osobnej sali przy braku pewności, czy wszyscy są zawiadomieni. Warto się z tego kroku cofnąć po to, żeby nie wytworzył się zły precedens. Nie tylko ze względu na relacje rząd-opozycja, ale ze względu na potwierdzenie jakby powagi i stuprocentowej legalności decyzji Sejmu. Panie pośle, pan liczy się z tym, że lada chwila odejdzie pan z PiSu, albo pana o to poproszą, albo co bardziej prawdopodobne, sam pan odejdzie. Tak, nie kryłem tego, że ja tę decyzję będę musiał podjąć i to w najbliższym czasie, ale nie chciałem jej podejmować w tej sytuacji, bo dziś powinniśmy pracować na rzecz przezwyciężenia tego konfliktu i nie chcę swoją sprawą zajmować opinii publicznej. Ona naprawdę nie jest kluczowa. W 2007 roku w listopadzie zrezygnował pan razem z Pawłem Zaleskim i z Ludwikiem Dornym z funkcji wiceprzewodniczących, wiceprezesów PiS. Miesiąc później zrezygnował pan z członkostwa. To kiedy pan odejdzie? Jeszcze w grudniu czy już w styczniu? Nie będę zwlekał z tą decyzją długo i powtarzam raz jeszcze. Czyli jeszcze w tym roku Kazimierz Michał Ujazdowski odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości. Robert Mazurek w roli mojego doradcy politycznego. Nie, ja pytam. Tam na końcu był znak zapytania, a nie kropka. Nie będę zwlekał z tą decyzją, ale chcę ją podjąć w momencie spokojnym i na pewno nie w chwili, w której rozstrzygają się kwestie znacznie poważniejsze. Panie pośle, dobrze, ale czy odda pan w związku z tym mandat? Absolutnie nie, dlatego że jestem wierny przesłaniu wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku. Ja obiecywałem solidną pracę na rzecz obywateli w Parlamencie Europejskim i obronę polskich spraw, co czynię. Poparło mnie 50 tysięcy osób. Mam takie przekonanie, że zostałem zobowiązany do pracy, a nie do polityki. 40 parę tysięcy osób. 49 chyba, tak? Panie pośle, wszedł... To Jacek Kurski znie lepiej od pana, bo on wedle mojej pamięci znał wszystkie wyniki po 89 roku wszystkich posłów. Są ludzie, którzy mają różne dziwne przyzwyczajenia. Niektórzy znają rozkłady jazdy, a inni wyniki. Ale nie ma najmniejszego powodu, dlatego że ja nie sprzeniewierzyłem się w żadnym razie zasadom programowym i... Muszę powiedzieć, że jest pan konsekwentny. W 2007 roku, kiedy pan odchodził z PiSu, też nie złożył pan mandatu. Absolutnie tak. I teraz też pan nie składa mandatu. To... Ale przede wszystkim, panie redaktorze, to ja szczerze odpowiedziałem na pana pytanie, że nie będę zwlekał z decyzją w sprawie członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Nie powiedziałem, jaka to jest decyzja. Potrzebuję czasu i nie będę to czynił w momencie tak intensywnego konfliktu politycznego. Nie, jak tę decyzję ogłoszę, to będziemy na ten temat rozmawiać. Ale przecież ta decyzja, dobrze? Jeżeli się pan wypisuje z PiSu na ratę... W żadnym razie, pan mnie pyta, odpowiadam szczerze. Jeśli dojdzie do takiego momentu
z panem szczerze porozmawiam, czyta ale pan, dziś nie. Czyta pan opinie internautów, działaczy PiS-u, którzy mówią tak, proszę bardzo, w 2007 roku nas opuścił, nie czytam. Teraz nas opuszcza, ilekroć PiS jest w jakichś kłopotach. Nie czytam. Proszę PiS... pozwolić dokończyć chociaż cytat. Ilekroć PiS jest w kłopotach, tyle razy Ujazdowski nas zostawia. Nie zostawia za to PiS swojej jest diety. W kłopotach, PiS jest w kłopotach z uwagi na błędy kierownictwa partii, a nie ze względu na działanie moje czy kogokolwiek z indywidualnych jakiegokolwiek innego polityka. To jest przyczyna kłopotów Prawa i Sprawiedliwości, nie moje o kłopotach działanie. Prawa. O kłopotach Prawa i Sprawiedliwości i o tym, jak z nich wyjść, porozmawiamy na antenie, a właściwie w rmf24.pl i w interi.pl, to już nie antena, tylko internet. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Do dziękuję widzenia. Bardzo. I jesteśmy cały czas w internecie, drogi panie, teraz czas na szklankę wody. Nie, proszę, naprawdę, wszystko nam wybaczam. Teraz może pan krawat zdjąć i powiedzieć szczerze, jak to było. Rozmawia pan z Jarosławem Kaczyńskim? Rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim przed ogłoszeniem projektu kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to hektary czasu temu. No nie, hektary, no to jest... 9 miesięcy temu, tak? No tak, to rzeczywiście, przepraszam, od tego czasu niejedno mogło się urodzić. Ale to no, nie byłem poproszony o rozmowę, nie byłem... Dobrze, rozumiem. Nie rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim, a z kimkolwiek z władz PiS-u? No to tak, ale to nie były rozmowy oficjalne. No ja przecież znam w Prawie i Sprawiedliwości prawie wszystkich, więc... w żadnym razie nie unikam rozmów, ale żadna z nich nie miała charakteru oficjalnego. Dobrze, to skoro pan z nimi nie rozmawia i się pan wycofuje, to rozumiem, że co, że to już jest koniec kariery politycznej Kazimierza Ujazdowskiego? Ale zaraz. Panie redaktorze, ja przed chwilą panu powiedziałem, że będę gotowy do rozmowy wtedy, nie, no, kiedy podejmie taką... Myślałem, że mówimy serio, a pan ciągle się trzyma żartów. No nie, no to pan się trzyma żartów. Ja nie jestem skazany na politykę. Pewnie będę musiał dokonać wyboru między pracą uniwersytecką, a działaniem w polityce jako polityk niezależny, ale to jest kwestia przyszłości, tak? Naprawdę trudno mi rozsądzać, no bo ja nie mam żadnych planów politycznych, a spór z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości był przeze mnie niechciany. Ja z ociąganiem w ogóle przystąpiłem do formułowania własnego zdania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i wyrzucam sobie, że nie zabrałem głos w grudniu, bo być może mógłbym wtedy przeciwdziałać rozkręceniu się tego konfliktu. I w żadnym razie nie planowałem moich działań politycznych na przyszłość. Nie jestem przygotowany do udzielenia odpowiedzi na ten temat. Czy będę w polityce, czy będę koncentrował się na pracy naukowej? Paweł Zalewski i Ludwik Dorn, ci wiceprezesi, z którymi razem pan, z którymi pan odchodził z PiS-u, tak. Oni prędzej czy później skończyli w Platformie Obywatelskiej. Czy to jest kierunek, nie. W którym podąża Kazimierz Ujazdowski? Absolutnie nie. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie przystąpię do partii opozycyjnych i nie szukam miejsca politycznego dla siebie, nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Wybór jest między Prawem a Sprawiedliwością, Prawem i Sprawiedliwością, a niezależnością polityczną. Prawem i Sprawiedliwością. Pan zresztą zadał mi to pytanie w 2007 roku, czy przystąpię do Platformy Obywatelskiej. Ja nie pamiętam. Ale ja pamiętam, bo to świadczyło o pana wnikliwości. Odpowiedziałem, że nie i tak też się stało. Teraz pan też mówi, że nie przystąpi do PiS-u, ale nie... przepraszam, w PiS-ie pan jest do partii opozycyjnej, ale dzisiaj. A za parę lat będą wybory. Wybory w Polsce. I co wtedy? Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak, do Parlamentu Europejskiego. Po pierwsze, nie nastawiam się na to, by być posłem kolejnej kadencji w Parlamencie Europejskim i nie nastawiałem się na to... Na początku tej kadencji. To w ogóle nie jest dla mnie przymus. Chciał pan być raz? Nie, nie nastawiałem się na to, żeby być 10 lat w Parlamencie Europejskim. Panie pośle, no to po co? No, jedziemy tam po to, żeby co? Żeby dorobić, trochę odłożyć, a później już możemy robić po swojemu. No nie, ale no nie ma czegoś takiego jak prawo posła do bycia parę kadencji. Nie ma czegoś takiego. No ale to... pan mówi, że od początku ale nie chciał tam być. Nie, że nie chciałem być, tylko nie nastawiałem się na to, panie redaktorze. Panie pośle, zostawmy to na moment. Ja rozumiem, że... Niektórzy może cierpią z tego powodu, że nie są drugą, trzecią, czwartą kadencję, więc... Oj, tłumy cierpią. Więc ja nie cierpię i nie będę cierpieć. Panie pośle,
powiedział pan tak, że no, ta cała sytuacja wymaga rozwiązania. Mówię teraz o tym konflikcie w Sejmie, pod Sejmem. Nie wygląda na to, żeby ktokolwiek chciał się cofnąć. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie chce się zgodzić na powtórne głosowanie w sprawie budżetu. Opozycja nie chce ustąpić. Jak pańskim zdaniem może się to wszystko skończyć? Mam nadzieję, że jednak przezwyciężymy konflikt, tak? I nadzieję wiąże z prezydentem Dudą, który podjął mediację. Ta mediacja jest w toku. Gdybym był na jego miejscu, zaprosiłbym wszystkich liderów stronnic politycznych i zawarł uzgodnienie w obecności wszystkich i z udziałem wszystkich, tak? Ale na czym miałby to polegać? To znaczy, pan myśli, że prezydent musiałby, przepraszam, przywołać Jarosława Kaczyńskiego, zażądać, żeby on usiadł razem z Ryszardem Petru do stołu? To niemożliwe. Zaraz. Jeśli prezydent zaprasza liderów stronnic parlamentarnych, to tylko nadzwyczajne okoliczności mogą usprawiedliwiać nieobecność kogokolwiek. Doszłoby do takiego spotkania. Prezydent ma potężny instrument, który nazywam mocą słowa, tak, mocą perswazji. On nie ma instrumentu prawnego. Ale dotychczasowe spotkania u prezydenta były całkowicie bezkonkluzyjne. Ale ja nie mogę założyć, że prezydent Rzeczypospolitej jest, będzie i powinien być bierny. A Andrzej Duda jest bierny? Nie, właśnie podjął po raz pierwszy w tak trudnej sytuacji akcję mediacyjną i zakładam, iż ma dobrą wolę do rozwiązania tego. Bo wie pan jakby, jaka jest druga możliwość. Szef Solidarności Piotr Duda mówi tak: jeśli druga strona chce się policzyć na ulicy, to się policzymy. My ich czapkami przykryjemy. Nie będziemy bierni. No ale to jest destrukcyjna logika. To jest logika konfliktu. Tak. To jest logika przedłużającego się konfliktu, która będzie ze szkodą dla wszystkich, ze szkodą dla Polski. Będziemy płacić za to także cenę obniżonej pozycji na arenie międzynarodowej, bo dzisiaj też bardzo wiele zależy od tego, czy kraj jest stabilny, spójny, czy opinia publiczna jest zjednoczona, czy klasa polityczna jest zjednoczona wokół celów podstawowych, czy też jest wewnętrznie skonfliktowana. Polska powinna być stabilnym punktem w Europie, w regionie i w Europie. Podsumujmy to. Pana zdaniem PiS powinien się wycofać, zgodzić się na ponowne uchwalenie budżetu. Ale w warunkach takich, których opozycja deklaruje nie tylko wycofanie się z akcji protestacyjnej, ale także to, że nie będzie stosować tego typu praktyk, jak zajmowanie mównicy parlamentarnej. To powinno być jasne. Tak? Do tego pakiet demokratyczny. Jestem autorem tego rozwiązania, który definitywnie określałby relacje między większością rządową a opozycją, dając opozycji silne gwarancje prawne w parlamencie. O pakiecie demokratycznym zresztą ciągle ostatnio nawet wspominał Jarosław Kaczyński, tylko że to ciągle jest w sferze takiej właśnie gdzieś tam mgławicy. Ale pakiet proponowaliśmy, to był mój projekt, jednak poparty przez cały Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, proponowaliśmy w reakcji na lekceważenie praw politycznych opozycji przez Platformę Obywatelską. I warto być konsekwentnym w tej sprawie. Zaoferować dzisiejszej opozycji to, czego domagaliśmy się dla siebie kilka lat temu. Posłowie opozycji deklarują, że do 11 stycznia nie wyjdą z sali posiedzeń Sejmu. Mam nadzieję, że... Wyobraża pan sobie Wigilię, Sylwestra i cały ten czas sali posiedzeń? Nie chcę sobie tego wyobrażać. Nie chcę sobie tego wyobrażać, bo takich granic nie przekroczyliśmy po 89 roku, a rzeczy były znacznie poważniejsze niż te. To jest rzeczywiście relacja niepoważna, prawda? Znacznie poważniejsze, pan pamięta. Znacznie poważniejsze. I jakoś marszałek Chrzanowski, marszałek Jurek, marszałek Dorn, marszałek Płażyński potrafił sobie radzić z takich sytuacjach. No ale to też jest kwestia woli opozycji. Jasne, absolutnie jasne. Dlatego nie ma mowy o ustępstwie jednej ze stron, tylko jest mowa o, powinniśmy rozważać kompromis, w którym padają deklaracje jednocześnie w jednym miejscu. Gdzie święta będzie spędzał Kazimierz Ujazdowski? Z rodziną. Ale gdzie? Nie z kim? W Brukseli, w Warszawie, będę w górach? Będę spędzał święta w Izabelinie z rodziną i z teściami. Tak, z najbliższą rodziną. Proszę,
pięknie, rodzinnie, po polsku mówił do państwa Kazimierz Michał Wesołych i dobrych świąt. Wciąż mamy nadzieję, że przezwyciężymy konflikty przed wieczerzą wigilijną. Wciąż jeszcze poseł, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.